Witam serdecznie gitarowi maniacy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV i dziś porozmawiamy sobie o najnowszym dziecku firmy Line 6. Efekty pogłosowe, efekty modulacyjne, efekty overdrive, efekty typu pitch shifter, wszelkie rodzaje kaczek i inne rzeczy są w tym jednym urządzeniu. Co więcej, nie jest to jakiś zwykły multi-efekt, ale jest to kombajn, którym możemy sterować nasz wzmacniacz. Przez gniazda MIDI możemy sterować wzmacniaczami, nawet jeżeli nie mają MIDI, czyli przez zwykłe gniazda do podpinania foot switch. Możemy zaprogramować mnóstwo różnych opcji ustawienia tych efektów w szeregu. Możemy podłączyć to urządzenie metodą czterech kabli, co daje nam możliwość wpinania efektów pogłosowych w pętle, a efektów przesterów i innych overdrive'ów przed preamp. Co więcej, posiada 194 efekty. Efekty są studyjnej jakości, perfekcyjnie dobrane. Sama kontrola tym urządzeniem jest intuicyjna. Jeżeli cokolwiek potrafiliście zrobić przy jakimkolwiek multi-efekcie, to gwarantuję Wam, że tutaj nie będziecie musieli grzebać i zagłębiać się w instrukcję obsługi. W prosty sposób możecie tutaj zaatakować i zobaczyć. Pokażę Wam, jakie efekty posiada. Na szybko przelecę te wszystkie banki. Możliwość dotykowej zmiany ustawień jest niesamowita. Jak widzicie, po wejściu do menu mamy kilka różnych opcji. 9 efektów możemy tutaj sobie odpiąć. One są podzielone w sekcjach. I o, spróbuję Wam pokazać na pustym miejscu, jakie mamy tutaj efekty. I teraz tak, zobaczcie. Mamy efekty typu distortion. Wszystko robię jedną gałką, klikając. Efekty typu distortion i zobaczmy, jakie tutaj efekty są. A najpierw wybieramy, czy mono, czy stereo i tak dalej. I mamy po kolei kinky, boost, minotaur. Tu pewnie TME. Compulsive drive, to pewnie OCD. Drivery top secret, OD. TS pewnie. Boss to będzie SD1 pewnie, Scream 808, no jedziemy, wszystkie najważniejsze fuzy, nie fuzy, wszystko co potrzebujemy jest. Wyjdźmy może stąd. Widzicie, pierwszy raz to mam w rękach, a już wiem, tu są efekty dynamiczne, też odpalę mono. No wszystko jest, bramki, szumów. Możemy je dać przed łańcuchem, przed preampem, po preampie. Co tu dalej ciekawego? Efekty EQ, equalizera, modulacyjne, zobaczmy co tu jest. Tremola, co tam dalej? Phasery, viby, flangery, chorusy. No jest tego naprawdę sporo i same świetnej jakości. Oczywiście każdy możemy zmieniać, każdy możemy wchodzić w każdy parametr. I wszystko tutaj jest na poziomie, tak jak wspomniałem wcześniej, studyjnym. Delaye, rewerby, pitch shiftery, filtry, kaczki. O. I impulsy. Moi drodzy, oczywiście możecie tutaj pakować impulsy. Może ktoś zapyta, po co impulsy, skoro i tak nie ma tutaj modelerów wzmacniaczy. Otóż możecie tu zapakować na przykład impulsy gitar akustycznych. Impulsy gitar akustycznych i będziecie mieć świetnej jakości gitary akustyczne w jednym miejscu. Moi drodzy, urządzenie jest piękne, możliwość przypisania wszystkiego wszystkiemu. Zobaczcie, działa na dotyk skóry palca, nie wiem czy ciepła palca, czyli ma dwie funkcje, wciśnięcia i dotknięcia. Mistrzostwo świata. Oczywiście możecie ustawić sobie jak chcecie, co chcecie, w każdej możliwej konfiguracji, jak wspomniałem wcześniej. Urządzenie posiada możliwość podpięcia dwóch pedałów ekspresji, dwie pętle efektów mamy, input stereo i output stereo, kontrola pełna MIDI, USB do pracy z komputerem i do ściągania nowych brzmień i firmware'ów. I tyle. Spróbuję zagrać kilka dźwięków po kolei na presetach, które już są tu ustawione, po prostu w linie, bez kombinowania, bo żeby uwierzyć w to urządzenie, no to tutoriali macie mnóstwo. Ja jestem od tego tylko, żeby Wam przybliżyć i zapoznać Was, że takie urządzenie jest.
Funky Bass. Moi drodzy, cóż mogę powiedzieć? Jeżeli szukasz cię małego pedalboardu, który będzie sterował wam waszymi wzmacniaczami, do którego będziecie mogli wpiąć swoje ulubione kości, gdzie zajmie wam mało miejsca, gdzie możecie wyjść stereofonicznymi efektami, gdzie możecie zrobić łańcuch składający się z 9 efektów, który jest jakości studyjnej i nie zrujnuje wam portfela, to chyba Line 6 HX jest, że tak powiem, priorytetem dla was na tą chwilę, by go nabyć. Pokazałem wam pierwsze lepsze zestawienia efektów i one już brzmią światowo. Wiadomo, że ustawić łańcuch tak jak chcemy nie ma żadnego problemu i możemy sobie tutaj wykluczyć bądź dołożyć te efekty, które chcemy i zrobić własne programy, czego wam szczerze życzę i do zobaczenia w następnym odcinku.